Komitet Nauk Pra i Protohistorycznych Polskiej Akademii Nauk. Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk oraz Polska Akademia Nauk zapraszają na film z serii Wywiady z profesorami archeologii. Wywiad z profesorem Stanisławem Suchodolskim. Część 9. Bieżąca działalność naukowa. No więc są, jakby można to podzielić na dwie takie podstawowe grupy, to znaczy to są prace moje indywidualne, to czym się teraz zajmuję sam. No, między innymi Instytut przygotowuje drugi tom moich różnych dawniejszych prac wybranych, taka reedycja, ale z tą różnicą, że samych tekstów się już nie zmienia, bo to są jakby no, takie już pewnego rodzaju źródła. Natomiast no, jest okazja, żeby robić komentarze do tego, to znaczy uzupełniać to przede wszystkim o nowszą literaturę. No i taki jeden tom już się dawniej ukazał, teraz będzie drugi i przyznam, że to sobie bardzo cenię, bo no, można to jakoś też i pierwsza rzecz to jest pogrupować, żeby to sensownie pogrupować, a potem, no, żeby właśnie pokazać obecny stan badań nad tymi tematami. No, ale poza tym uczestniczę też i w pracach takich zbiorowych. No i tu chciałem powiedzieć o takim dużym przedsięwzięciu, które prowadzi nasz instytut, a mianowicie o pełnym inwentarzu znalezisk monet wczesnośredniowiecznych na terenie Polski. Taki inwentarz, już zresztą też przez nasz instytut, był opublikowany, potem opublikowany w końcu lat 50. na przełomie z latami 60. No ale to było na tamtejszym etapie badań. No i tutaj trzeba wziąć pod uwagę dwa aspekty. Pierwszy to ten, że od tej pory no, przybyło mnóstwo nowych znalezisk, nowych skarbów. No zresztą właściwie no, prawie że nie ma gazety, które by nie donosiło o jakimś sensacyjnym odkryciu, prawda, dzieci tu, tam, przypadkiem pies wygrzebał jakieś nowe monety. No więc to są nowe materiały, te przypadkowe. Ale też jest drugi sposób wzbogacania tych materiałów przez środki, których dawniej nie było, mianowicie dzięki detektorom, dzięki wykrywaczom metali. I przez zastosowanie przez archeologów, ale też i przez prywatnych poszukiwaczy, no, liczba tych znalezisk no, przyrosła w sposób zupełnie niewyobrażalny. To są tam tysiące procent w ogóle przyrostu. Zresztą archeolodzy w czasie swoich badań zaczęli stosować przed eksploracją każdej warstwy. Ją się bada takim wykrywaczem, czy gdzieś tam nie daje sygnału, że może być moneta. Jeżeli taki sygnał jest, zaznacza się szpilą, prawda, i bardzo dokładnie się to miejsce eksploruje, tę monetę się wydobywa. No i dzięki temu w czasie jednego sezonu badawczego na jednym stanowisku można kilkadziesiąt, a czasem i kilkaset monet wydobyć. Po raz kiedy uprzednio, w czasie tam dziesięcioletnich badań czy dłuższych w Gdańsku, czy w Opolu, no to wydobyto tam 5 monet, 10 monet. Różnica jest kolosalna zupełnie, czyli z tego wynika, że olbrzymia większość tych monet w czasie badań archeologicznych szła na hałdę, była wyrzucana no, z olbrzymią stratą dla nauki. Więc tutaj ten inwentarz, ono nie obejmuje oczywiście wszystkich znalezisk monet w Polsce, bo to byłaby jakaś olbrzymia, gigantyczna praca, ale tylko z okresu wczesnego średniowiecza, a więc gdzieś tak od VI wieku do połowy wieku XII. No ale i tak tutaj przyrost jest tak duży, że mniej więcej te obecne tomy, one są dwu albo trzy razy grubsze od tych tam z 59 czy z 64 roku.
Także to jest jeden powód, że to się na nowo wydaje. Drugi powód jest taki, że od tej pory nasza wiedza się znacznie posunęła do przodu i monety, które no, tutaj na przykładzie polskich widzimy, że to się zmieniło, ale tak samo na przykładzie najliczniejszych tutaj monet niemieckich widać. Monety, które były zupełnie inaczej określane, teraz są inaczej datowane, inaczej określane. A więc oczywiście w tej chwili określamy te monety według najnowszych standardów, no a pewność co do tego, że to są rzeczywiście najnowsze standardy, daje nam współpraca z Niemcami, którzy no, na swoich monetach znają się najlepiej. Także jest to przedsięwzięcie, ten inwentarz, który jest wspólnym przedsięwzięciem naszej Akademii, naszego Instytutu i Niemieckiej Komisji Numizmatycznej, która jest tutaj reprezentowana przez doktora Petera Illicha z Münster, który jest no, współautorem tego i również jednym z trzech współredaktorów. Głównym redaktorem jest obecnie już profesor Mateusz Bogucki. Tutaj role się odwróciły. To jest mój dawny uczeń. No a teraz tak się złożyło, że on jest szefem, a ja jemu podlegam. No ale to nie psuje stosunków. Bardzo dobrze ze sobą współpracujemy. No i widać, że te tomy stopniowo ukazują się, przyrastają. Niedawno żeśmy ukończyli ostatnią korektę tomu Pomorskiego, który lada dzień powinien się ukazać, jest dosłownie w druku w tej chwili. No i jeszcze został ostatni tom Wielkopolski, który się musi ukazać do końca tego roku. Także to jest ta praca zespołowa. No ale chciałem jeszcze wspomnieć o tym, co zamierzam zrobić, bo to są jakieś prace bieżące. No jeszcze tutaj mogę powiedzieć też, że opracowuję monety z takiego wielkiego cmentarzyska w Dziekanowicach nad Jeziorem Lednickim. Pierwszy tom tego opracowania właśnie ukazał się no, chyba dwa dni temu. Dostałem pocztą. No, drugi tom jest w ostatniej fazie opracowania i też lada dzień ma iść do druku. To jest bardzo ciekawa taka inicjatywa współpracy właśnie tej archeologiczno-numizmatycznej. Otóż koledzy archeolodzy, państwo wrzesińscy z Dziekanowic, z Muzeum w Dziekanowicach, to jest Muzeum Początków Państwa Polskiego, oni tam przez no, chyba 30 lat prowadzili badania nad jednym z największych cmentarzysk wczesnośredniowiecznych w Polsce. Tysiąc kilkaset grobów wydobyli. No i proszę sobie wyobrazić, że mniej więcej w co dziesiątym grobie tam była moneta. Ta moneta jest no, dla numizmatyków ogromnie interesująca oczywiście, bo ma ten kontekst archeologiczny, ale nie mniej, a może nawet bardziej jest cenna dla archeologów, którzy dzięki temu mają datowanie tych monet. No i tutaj, żeby nie być gołosłownym, archeolodzy pierwotnie to cmentarzysko łączyli tam z jakimiś danymi ze źródeł pisanych i uważali, że to cmentarzysko całe powstało tutaj po najeździe Brzetysława, czyli że groby te nie mogą być starsze niż pierwsza ćwierć wieku XI, a tak już naprawdę to gdzieś od połowy wieku XI. Ja tutaj od początku współpracowałem z nimi, określałem im monety i ciągle mi się to nie zgadzało, bo monety tam były już od końca X wieku. No i tak żeśmy byli w takim sporze, ale łagodnym. Oni publikowali swoje, cmentarz od połowy XI wieku. Ja publikowałem swoje i mówiłem cmentarz od końca wieku X. No i teraz wyszło jednak na moje, kiedy się to wszystko razem zebrało, kiedy się to na planie rozmieszczenie tych grobów właśnie dobrze datowanych zbadało. No i koledzy zostali przekonani, że cmentarzysko jest już właśnie od końca wieku X. No i teraz no, opublikowanie takiego olbrzymiego cmentarzyska to jest, no nie muszę panu mówić, to jest no, olbrzymia praca, to jest, no, kopali to
30 lat, pewno dalsze 30, trzeba by poświęcić, żeby to w całości opublikować. Więc oni wpadli na taki ciekawy, dobry pomysł, mianowicie, żeby opublikować w pierwszym rzucie, w pierwszej kolejności tylko te groby, które miały monety. No i to jest, powstało dwutomowe takie dzieło, trójczęściowe, dlatego że no, z jednej strony to był numizmatyk, byłem ja, a państwo wrzesińscy dzielą się specjalnościami tak, że pan Jacek Wrzesiński jest archeologiem, a pani Anna Wrzesińska jest antropologiem. Także opracowanie jest archeologiczno-antropologiczno-numizmatyczne. O, więc to jest taki jeden z przykładów pracy, którą się zajmuję. Poprzednio monetami z Bodzi się zajmowałem, to się pierwsza wersja angielska już ukazała. Teraz no, dosłownie na dniach ma się ukazać też wersja polska. No ale co dalej? No to już opracowałem, tym się dalej nie będę zajmował. Otóż nie wiem, ile jeszcze pożyję oczywiście, ale w swoich planach to mam jeszcze takie dwie prace. Mianowicie, no jeszcze raz podejść do najstarszych monet polskich i po tych 50 czy tam 50 latach no jeszcze raz dokonać syntezy najstarszej monety polskiej i zebrać wszystkie źródła, które są dostępne. No a druga książka, którą szykuję, którą w zasadzie już w pierwszej wersji mam od dawna napisaną, ale no też się dużo zmieniło od tego czasu, to jest kontynuacja, to znaczy szczegółowa historia monety polskiej w drugiej połowie wieku XI. No a jeżeli zdążę te dwie prace opublikować, to będę zadowolony, będę mógł szczęśliwie umrzeć. Jubileusze, nagrody, członkostwa. O tych pracach w Instytucie, no to jeszcze zapomniałem dodać, no, o takim wątku sympatycznym dla mnie, to znaczy no, o pewnym oddźwięku, jaki to wzbudza. I tutaj no, nie przeczę, że pewne uznanie w środowisku no, dało się odczuć i no, namacalnie to zobaczyłem w 2002 roku, kiedy przypadło moje 65-lecie, które przez Instytut tutaj zostało bardzo sympatycznie uczczone. No i to też jest dokumentacja, tego można na zdjęciach zobaczyć, jak tutaj obok właśnie w sali lustrzanej odbywa się uroczystość. Dostałem też tam jakiś medal i mój pierwotnie promotor, potem przyjaciel, profesor Kiersnowski tam obok stoi i jakąś tam laudację wygłasza. No i jeszcze temu towarzyszyła praca bardzo dla mnie sympatyczna, zatytułowana Moneta Medievalis. I to była księga pamiątkowa przez różnych przyjaciół napisana, krajowych, ale zagranicznych też tutaj. Kilkunastu chyba moich przyjaciół zagranicznych z całej Europy, też i z Ameryki, się złożyło właśnie swoimi przyczynkami na tę pracę. No, była też taka w Gdańsku sesja, tamtejsze władze, muzeum też urządziły specjalną sesję i materiały z tej sesji zostały też opublikowane. No i przyznam, że to też było dla mnie sympatyczne, że nie tylko Warszawa, nie tylko tam zagranica, ale no Gdańsk, który no nie jest jakimś takim największym ośrodkiem nauki, ale no, no ważnym. Gdańsk, z którym byłem od dawna związany, gdzie tam właśnie uczestniczyłem w różnych pracach od studenckich, nawet tych jeszcze przedstudenckich czasów, potem praktykę tam też odbywałem. No i z tego cyklu też można powiedzieć, no tutaj wspomnieć o tym medalu, o którym była bardziej szczegółowo mowa poprzednio, ale też i o członkostwie Polskiej Akademii Umiejętności. No i tutaj doświadczyłem dwóch takich etapów. Najpierw zostałem wybrany
przez wszystkich członków w głosowaniu. To jest dosyć skomplikowana procedura na członka korespondenta. No a potem zostałem wybrany na członka czynnego, co też można zobaczyć na takim bardzo, bardzo uroczystym dyplomie. No, w Krakowie tam tradycja od dawna istnieje. Dostałem, no i mogę się tym również chlubić.